Dzień dobry moi drodzy, witajcie w nowym filmiku i dzisiaj zapraszam was na haul. Pokażę wam kilka rzeczy, które ostatnio wpadły do mojej szafy. Mam już tutaj wszystko przygotowane, więc od razu zabieramy się za przegląd. Jakiś czas temu, kiedy jeszcze galerie handlowe były otwarte, wypatrzyłam sobie stacjonarnie w Zarze spodnie. Spodnie, które od razu przyciągnęły moją uwagę. Po pierwsze, dlatego że są to spodnie materiałowe, po drugie z wysokim stanem, a po trzecie i chyba najważniejsze, dlatego że są w biało-czarną kratkę. Tak oto wyglądają te spodnie. No kiedy je zobaczyłam, powiedziałam, czegoś takiego brakuje w mojej szafie. Bardzo bym chciała mieć tego typu spodnie. Przymierzyłam, co prawda XS były na mnie zbyt opięte właśnie tutaj w pasie. S-ka jest w sam raz, są nieco luźniejsze, ale powiem wam, że całkiem fajnie prezentują się te spodnie. Mamy tutaj kieszenie, spodnie są zapinane z boku na suwaczek, z tyłu mają zrobione takie klapki, które wyglądają troszkę jak kieszenie, ale kieszeniami nie są. Bardzo fajnie wyglądają te spodnie, bo to jest taki, słuchajcie, model spodni, które nie są zbyt obcisłe. Zabrakło mi słowa, ale za to fajnie, naprawdę fajnie się układają. Powiedziałabym, że długość tych spodni 7/8, chyba tak to się mówi, ja generalnie mam 172 cm wzrostu, więc na mnie mniej więcej ta długość tych spodni taka właśnie jest. Zakładam, że dziewczyny, które są ode mnie niższe, na pewno te spodnie będą miały dłuższe, ale pytanie tutaj, czy w takim kroju spodni wtedy będą dobrze wyglądały. Niestety trzeba je przymierzyć, bo nawet jeżeli zamówicie sobie online, to uwierzcie mi, że nie wiem, czy XS-ka nie będzie dla was bardzo tutaj opięta w pasie, w talii, a z kolei ładnie dopasowana, jeśli chodzi o nogi, a z drugiej strony S-ka nie będzie dla was za szeroka. No niestety, ten model spodni jest taki, że trzeba go przymierzyć. Na zdjęciach na stronie tak średnio wygląda, ale jak już się go założy, naprawdę świetna kombinacja. Materiał jest całkiem przyjemny. To jest taki, powiedziałabym, materiał wiosenno-letni, czyli na takie chłodniejsze dni letnie będzie w sam raz, na wiosnę tym bardziej. Co bym tutaj jeszcze do niego dodała? No kombinacje, które można stworzyć, jeśli chodzi właśnie o te spodnie. Ja sobie pomyślałam o różnego rodzaju bluzeczkach, golfach, jeszcze teraz, kiedy mamy dosyć niską temperaturę. Ale na przykład, zobaczcie, takie połączenie bieli i czerni z kobaltowym, albo właśnie takim chambrowym golfem, albo na przykład z takim ostrym zielonym, czy limonkowym, czy żółtym, naprawdę kombinacji jest cała masa. Do tego albo sportowe buty, albo mokasyny i można mieć świetny look. Marynarka, ramoneska, albo duży, szeroki sweter. No powiem wam, że ja jestem zachwycona, jeśli chodzi o te spodnie. Już je oczywiście na sobie miałam, już je nosiłam i nie mogę się doczekać, kiedy zrobi się nieco cieplej, żeby cały czas praktycznie w nich chodzić. Także pierwszy nabytek z Zary to właśnie te oto spodnie. Zatrzymajmy się jeszcze na chwilę przy Zarze. Pokażę wam coś, co już tak naprawdę widzieliście. Podejrzewam, że było to w jednym z filmów 5 dni, 5 stylizacji. Taka oto sukienka. Ona właśnie też jest tak opisana na stronie Zary, jako sukienka z takiej dzianiny, coś w tym, takiej tkaniny strukturalnej, coś w tym stylu. Ja ją wypatrzyłam razem z tymi spodniami właśnie i kiedy ją zobaczyłam, to spodobały mi się przede wszystkim kolory. Pierwsza sprawa, no sami widzicie, kolory są super. Biel, czerń, tutaj mamy taką czerwoną nitkę, brązową nitkę, granat. Druga sprawa, to jest też taka, powiedziałabym, oversize'owa sukienka, bo ona nie jest dopasowana, chociaż można ją spiąć w talii jakimś paskiem i też bardzo fajnie będzie wyglądać. Krój, powiedziałabym, trochę taki bardziej koszulowy, czyli mamy kołnierzyk, mamy tutaj dosyć szerokie, zobaczcie, rękawy, więc warto coś pod nią założyć, no chyba że lubicie, kiedy wam tutaj widać bieliznę. Ja tego na przykład nie lubię, ale ja sobie pomyślałam o tej sukience jako różne rozwiązania. Nie tylko jako sama sukienka i pod nią na przykład zakładam taki golf albo czarny golf, albo nawet jakąś białą bluzeczkę, ale też jako narzutka na przykład do leggingsów czy do jeansów. Wtedy jest ona całkowicie rozpięta.
bo tutaj zwróćcie uwagę, mamy sukienka zapina się na takie dosyć duże czarne guziki, praktycznie od kołnierzyka aż do samego dołu. Więc można ją nosić jako taką właśnie na przykład koszulę, jako narzutkę, kamizelkę albo właśnie jako sukienkę. No i ten świetny materiał, taki jeszcze powiedziałabym ciepły, sweterkowy, który nałożony nawet, ta koszula, ta narzutka nałożona na golf sprawia, że czujecie ciepło. Myślę, że fajnie będzie wyglądała też w takich wiosennych stylizacjach, kiedy na przykład założę sobie pod nią zwykły biały t-shirt i nawet czarne z ekoskóry spodenki spinko, które posiadam, albo nawet spodnie, jakieś takie dżinsy z dziurami, też będzie fajnie wyglądała na takie cieplejsze dni, właśnie jako taka narzutka, niekoniecznie sukienka, albo już jako sukienka gołe nogi, albo cienkie rajstopki. Będzie w sam raz. Także to jest mój kolejny zakup, jeśli chodzi o Zarę. Tak jak mówię, też już mogliście go widzieć. Bardzo dobrze mi się nosi, bardzo dobrze się pierze, chociaż tutaj muszę zaznaczyć, że jeśli chodzi o pranie, to polecam mimo wszystko program ręczny w pralce albo już ewentualnie pranie ręczne. Natomiast nic mi się z nią nie dzieje, nie mechaci się, nie kulkuje, jak to się mówi. Nawet nie muszę jej, słuchajcie, prasować, bo od razu po praniu zakładam ją na wieszak, ona sobie tak schnie i już bez kompletnie żadnego prasowania jest, jak wyschnie, gotowa do założenia. Kolejna rzecz, którą Wam pokażę, już nie jest z Zary, ze sklepu, który nazywa się Pauza, coś w tym stylu. Ja kiedyś, kiedy ten sklep tak naprawdę zaczynał, kupiłam sobie kilka rzeczy tam. Potem jakoś w ogóle o tym sklepie zapomniałam, a ostatnio wyświetliła mi się reklama na Facebooku. No i Max mnie tak zawołał, mówi: zobacz jakie fajne rzeczy, marynarki, garnitury, bluzeczki, spodenki. No i rzeczywiście poprzeglądałam sobie ofertę w tym sklepie i wiecie co wypatrzyłam? Kamizelkę, którą też już mogliście widzieć w jednym z moich daily vlogów, chyba nawet ostatnich daily vlogów. Kamizelka, która wygląda w ten sposób. Powiem Wam szczerze, że nie mam zielonego pojęcia, co to jest za tkanina, ale ona jest taka mięciutka i trochę przypomina mi watę. Tak mi się przynajmniej kojarzy. Ale od środka jest bardzo ładnie zrobiona, zobaczcie. Kolorystycznie mamy tutaj niebieski, taki powiedziałabym błękitny, niebieski, lekko miętowy, z bielą, z czerwienią. Jedyne co zrobiłam, kiedy ta kamizelka do mnie przyszła, to wymieniłam sobie w niej guziki, bo te guziki, które były standardowo w tej kamizelce, kompletnie mi się nie podobały, więc stwierdziłam, że przyszyję sobie po prostu takie srebrne guziki, które kupiłam w pasmanterii za jakieś grosze. Wygląda tak, jakby miała tutaj kieszenie, ta kamizelka kieszeni nie ma, ale ja sobie tak pomyślałam o niej właśnie o tym okresie takim przejściowym, czyli teraz, kiedy jeszcze nie mamy takiej w pełni wiosny, kiedy nie jest jeszcze zbytnio ciepło, mamy te temperatury tak około 10 stopni, żeby na przykład założyć sobie taką kamizelkę, która jest niesamowicie ciepła, na ramoneskę. A już później, jak zrobi się cieplej, nawet taką kamizelkę na t-shirt zwykły albo na jakiś taki cienki sweterek, golfik. Sprawdza się świetnie, nosiłam już ją parę razy, jest naprawdę ciepła i grzeje, ale ma jeden mankament. Fotel w samochodzie totalnie ją obłazi. No, za każdym razem, kiedy ją zakładam, to potem Max się wścieka, że muszę, wiecie, rolka i czyścić fotel, bo pełno na nim kłaczków. No, ja nie spodziewałam się, że to będzie nie wiadomo jaka jakościowo kamizelka, bo zapłaciłam za nią coś około 140 zł, jeszcze wtedy była jakaś promocja, jakiś dodatkowy kod na stronie, wyszła darmowa przesyłka, więc wyszła coś koło 100 zł ta kamizelka i z tego co się nie mylę, niestety ten kolor chyba już się wyprzedał i została kamizelka w nieco innych odcieniach, ale powiem Wam, że ja jestem z niej zadowolona i myślę, że to jest też fajne rozwiązanie, taki bezrękawnik, kamizelka właśnie teraz na ten okres przejściowy. Zobaczymy jak będzie później, ale na pewno będę ją łączyć w różnych stylizacjach.
No dobrze, moi drodzy, zróbmy sobie taką małą przerwę, jeśli chodzi o ciuchy, do których oczywiście jeszcze wrócimy, ale pokażę Wam teraz buty. A jakiś czas temu na moim Instagramie zrobiłam taką ankietę i wrzuciłam kilka propozycji butów, które mi się osobiście podobają i których szukam na wiosnę. I stwierdziłam, że tak naprawdę przeglądając sobie moją szafę, nie mam żadnych mokasynów. No i powiedziałam do Maxa, muszę kupić czarne, muszę kupić jakieś brązowe i zastanawiam się nad tym, żeby kupić jeszcze jakieś mokasyny w jasnym odcieniu. Albo białe, albo jasno-niebieskie, takie błękitne, albo też beżowe. No i w mojej szafie pojawiły się nowe nabytki. Czarne mokasyny, powiedziałabym, że mokasyny takie bardziej brązowo-rude i jeszcze jedne sneakersy. Więc już Wam pokazuję. Zacznę właśnie od tych czarnych mokasynów, które zamówiłam sobie ze sklepu Lovet. Ja z tego sklepu mam już kilka par butów, raczej powiedziałabym butów letnich, klapeczki, sandałki. Jestem bardzo zadowolona i przeglądając sobie ofertę, znalazłam właśnie takie oto czarne mokasyny. No oczywiście to nie jest skóra, a tylko coś skóropodobne, ale spodobał mi się ten prosty fason przede wszystkim. Zależało mi właśnie na takich czarnych, eleganckich mokasynach, które dodatkowo będą miały tutaj złotą sprzączkę. Bo ja w ostatnim czasie noszę bardzo dużo takich rzeczy gdzieś tam połączonych ze złotem, więc chciałam, żeby tutaj też ta sprzączka była złota. Rozmiar 38, czyli taki, który ja noszę. Buty przyszły do mnie momentalnie. Zapłaciłam też za nie jakieś niewielkie pieniądze, coś około 100 zł. Też wtedy były jakieś kody rabatowe. Zresztą, jak popatrzycie sobie na strony internetowe różnych sklepów, to na pewno zauważycie, że w tej chwili jest bardzo dużo różnych promocji. Czy to kody wiosna, czy to kody z jakimś darmową wysyłką, czy kody weekendowe, czy kody święta. Naprawdę można kupić sobie w tej chwili dużo fajnych rzeczy w niskich cenach, korzystając z różnego rodzaju kodów rabatowych, promocji i nie tylko. No i ja właśnie kupiłam sobie ze sklepu Lovet te buty, jestem z nich bardzo zadowolona, już je nosiłam, rozmiar jest idealny, buty są mięciutkie, bardzo wygodne, także nosi się super. Kolejne mokasyny i tym razem będą to zakupy, które zrobiłam pierwszy raz w sklepie Born to Be, chyba taką się nazywa, i zamówiłam sobie takie mokasyny, które już są, widzicie, w innym kolorze, czyli mamy tutaj taki brąz, powiedziałabym rudy, one chyba nawet były opisane kamelowe, z tego co pamiętam na stronie, też taki klasyczny kształt mokasynów, też w rozmiarze 38, który pasuje idealnie. Jedyna różnica jest taka, że tutaj mamy materiał trochę podobny do zamszu i mamy ten duży złoty łańcuch. Te łańcuchy są teraz wszędzie modne. Znajdziecie je nie tylko w butach, nie tylko w torebkach, nie tylko gdzieś tam przy ciuchach, koszulach i tak dalej, ale również w biżuterii. No i ja chciałam mieć coś takiego, co będzie miało taki właśnie element łańcucha. Za dużo takich rzeczy nie chcę mieć, no bo wiecie, te łańcuchy to są modne w tym sezonie, w następnym już raczej nie będą, ale to też nie są drogie buty, bo ja za nie zapłaciłam coś około, one były chyba w standardowej cenie coś około 80 zł wtedy na stronie. Ja jeszcze dodatkowo miałam właśnie kod rabatowy plus 10%, kiedy zapisałam się pod jakiegoś newslettera, także te buty wyszły mi naprawdę, słuchajcie, bardzo tanio. One są dostępne też w innych sklepach internetowych, w różnych kolorach. Ja właśnie szukałam czegoś takiego ze względu na torebkę, którą mam od Pinko, właśnie taką zamszową, i kilka takich rzeczy jak marynarki czy jakieś sweterki wiosenne, które też mam właśnie w takim odcieniu, żeby to sobie wszystko fajnie łączyć. Także z tych butów też jestem zadowolona. Są mięciutkie, wygodne, bardzo fajnie mi się je nosi, mimo tego, że kosztowały naprawdę jakieś niewielkie pieniądze. I ostatnie buty, które Wam pokażę, są to sneakersy, które kupiłam myśląc o tym, że moje stare Adidasy Superstary już nie do końca dobrze wyglądają. I pierwszy zamysł był taki, żeby kupić nowe Superstary.
Ale w końcu stwierdziłam, że znowu kupię, już tak kupuję je od kilku lat. Może rozejrzę się z jakimiś innymi sneakersami, właśnie takimi wygodnymi butami, żeby nosić gdzieś tam sobie je do jeansów, do takich luźnych stylizacji, do dresów. No i szukając właśnie gdzieś tam na stronie eObuwie, w jakichś różnych sklepach, wyskoczyła mi reklama Pinko i pojawiły się w nowej wiosennej kolekcji właśnie te oto sneakers. Jak ja je zobaczyłam, mówię, o nie, muszę je mieć. I wtedy, kiedy robiłam właśnie ankietę na Instagramie, też wrzuciłam zdjęcie z pytaniem, tak czy nie. I ku mojemu zdziwieniu było bardzo dużo głosów na tak, żebym jednak wzięła sobie te sneakersy. No i co? Wybrałam 38, rozmiar, który leży na mnie idealnie. Co prawda, dostałam też sporo wiadomości od Was, że podobno buty Pinko nie do końca są wygodne. I tak się zastanawiałam, czy dobrze zrobiłam, że je wybrałam, czy to będzie dobry zakup. Ale słuchajcie, jak już je przymierzyłam, to się okazało, że jednak są bardzo wygodne. Przynajmniej sneakersy są naprawdę bardzo wygodne. Dobrze się je nosi, bo oczywiście już je miałam na nogach. Stopa bardzo dobrze w nich leży. One są tutaj usztywniane. To są takie sneakersy, bardziej bym powiedziała wiosenne. Bardzo podobne do superstarów. Jeśli kiedyś mieliście superstary na nogach, na stopach, to wiecie, jak one są wykonane, że to jest taka twardsza, ta, powiedziałabym, skórka, ten materiał, z którego są wykonane, że są tutaj zabezpieczone pięty, żeby nam się nie odgniatały, nie ruszały. Palce też mamy tutaj zabezpieczone, takie mocniejsze. I to jest właśnie taki bardzo podobny model do tych superstarów. Pięta bardzo dobrze trzyma, nic Wam nie ucieka do środka. Palce tak samo. Mimo tego buty są naprawdę wygodne. Ta guma, podeszwa, z której są wykonane, guma jest z jednej strony twarda, ale nie tak twarda, żeby Wam się niewygodnie w nich chodziło. Naprawdę są miękkie, zobaczcie, one tutaj spokojnie pracują na stopie. No jestem bardzo zadowolona z ich zakupu, a nawet powiedziałam bardzo, bardzo zadowolona. A co więcej, powiem Wam, że udało mi się je kupić jeszcze z 15% zniżką właśnie w sklepie Pinko Promenada, bo nadal chyba trwa taka promocja do 9 kwietnia, że jeśli coś Wam się spodoba, to możecie sobie zamówić online, zamówić sobie prosto ze sklepu, zadzwonić, panie Wam przygotują, dostaniecie kuriera, wysyłkę i możecie sobie zamówić 15% taniej wybraną rzecz, tak naprawdę z całego asortymentu Pinko, więc nie tylko buty, nie tylko torebki, ale również ciuchy. Ale ja jednak stwierdziłam, że chcę buty i powiem Wam, że jestem absolutnie z nich zadowolona. No dobrze, moi drodzy, czas kończyć ten dzisiejszy haul i pokażę Wam ostatnie rzeczy. Będzie to jedna marynarka i jeden garnitur. I zacznę właśnie od marynarki w tym oto przepięknym, błękitnym kolorze. To jest marynarka, którą kupiłam sobie w sklepie So Italian i Wy wiecie, że ja z tego sklepu często robię zakupy. Można tam znaleźć naprawdę cudowne perełki. Ja wypatrzyłam sobie tę marynarkę w zupełnie innym sklepie, ale okazało się, że nie było mojego rozmiaru. I sprawdziłam na stronie So Italian i tam ta marynarka była właśnie w moim rozmiarze, czyli w rozmiarze S, ale muszę tutaj troszkę ponarzekać. A o co dokładnie chodzi? Zwróćcie na to uwagę, jeśli będziecie zamawiać te marynarki w stylu Balmain. Wiecie, o jakie chodzi. Ładnie wykrojone, z tymi właśnie takimi tutaj guziczkami, z guziczkami przy rękawach tutaj przy mankietach. Te marynarki na zdjęciach wyglądają przepięknie na modelce, ale dodam więcej. Mają przepiękne srebrne guziki. I myślałam, że taka właśnie marynarka do mnie przyjdzie. Co się okazało, kiedy otworzyłam opakowanie i wyciągnęłam marynarkę, ja się patrzę, a guziki są zupełnie inne. Fason, ten model guzika jest taki sam. Ten emblemat, który tutaj mamy, jest taki sam. Ale w przypadku tej marynarki guziki nie są srebrne, tylko jak widzicie, guziki są takie, powiedziałabym, złote, bo to nie jest złoto. W dodatku to są guziki plastikowe, a na zdjęciach guziki srebrne wyglądają jak guziki metalowe. I teraz nie wiem, czy tylko takie zdjęcia są na stronie
A wszystkie marynarki wyglądają w ten sposób, że mają takie guziki, bo jeśli chodzi o krój i o kolor, to wszystko się absolutnie zgadza. Natomiast nie zgadzają się guziki. Czy po prostu mi trafił się akurat taki model, ale uważam, że jest to nie w porządku, bo sklep wprowadza klienta niestety w błąd. I co by było w momencie, gdyby przyszła tam marynarka do mnie, a mi by zależało na tych srebrnych metalowych guzikach, no powiem wam, że bardzo bym się zdenerwowała i oczywiście odesłałabym marynarkę z powrotem. Na szczęście ja, tak jak powiedziałam wam wcześniej, mam więcej rzeczy z elementami złotymi, więc mi te złote guziki kompletnie nie przeszkadzają, ale uważam, że to nie do końca są ładne złote guziki, bo gdyby one były metalowe, a nie plastikowe, to w ogóle byłoby wow. Natomiast, no mówię, zwróćcie na to uwagę, bo nie wiem, czy tak jest w przypadku wszystkich tych marynarek i czy tak jest w przypadku wszystkich sklepów, a na zdjęciach po prostu są zupełnie inne marynarki, czy akurat mi trafił się taki model, no ale tak jak mówię, uważam, że jest to nie w porządku i jest to trochę oszukiwanie klienta i wprowadzanie w błąd. Ja natomiast nie mam zamiaru odsyłać tej marynarki, ponieważ bardzo mi się ona podoba, mam na nią 1000 pomysłów i jestem w stanie przymknąć oko na te guziki, ale tak jak mówię, gdybym była osobą, która nosi jednak srebro i zależałoby mi na tym, żeby te guziki były srebrne, no to na pewno bym tę marynarkę odesłała. Natomiast powiem wam tak, marynarka bardzo dobrze leży. Tutaj mamy poduszki w ramionach. Jak się ją zapnie, wygląda ona bardzo ładnie, podkreśla talię i wszystko jest w porządku. I materiał jest taki cieniutki. To nie jest marynarka, którą możecie nosić teraz przy temperaturze na przykład 7 stopni, bo będzie wam zdecydowanie za zimno. Ale ta marynarka bardzo fajnie sprawdzi się w takich nieco wyższych temperaturach, jak również na lato czy pod płaszcz. Wtedy tak. Dodatkowo, z tego co wiem, są dostępne również spodnie na różnych stronach, w różnych sklepach, więc można sobie do takiej marynarki skompletować spodnie w identycznym kolorze, spodnie cygaretki i mamy bardzo fajny garnitur. A jak pewnie część z was zauważyła, w tym sezonie, w ogóle ostatnio, bardzo dużo tych garniturów pojawiło się w sprzedaży, w ofercie sprzedaży w różnych sklepach. I nie tylko w takich sklepach właśnie jak Soul Italian, jak Ifrico, jak Eshopper, jak właśnie Pauza i tak dalej, tylko mamy je również w ofercie sieciówek, mamy w Zarze, mamy w Pinko, jak widzieliście w ostatnim filmie na moim kanale, mierzymy z Pinko i kilka stylizacji, mamy u takich projektantów gdzieś tam tych wyższych marek, bardziej selektywny, także te garnitury w tym sezonie jakoś tak będą królować, ale zwróćcie też uwagę, że mamy je w różnych przepięknych kolorach, więc jeśli lubicie taką, powiedziałabym, bardziej klasykę, ale z takim smaczkiem, czyli z fajnym kolorem, to myślę, że warto zaopatrzyć się właśnie w taki garnitur, mieć chociaż jeden w swojej szafie, albo w jakimś ciemniejszym odcieniu, albo właśnie w takim bardziej wiosennym, letnim kolorze i można z nim kompletować i tworzyć fantastyczne stylizację. A skoro jesteśmy przy garniturach, no to muszę wam pokazać ten oto przepiękny garnitur czerwony z Zary. Część z was już ten garnitur kojarzy z mojego Instagrama. Dlaczego właśnie taki garnitur? Dlatego, że jeszcze przed świętami, kiedy galerie handlowe były otwarte, byliśmy na zakupach ja i Max i stwierdziłam, że wiesz co, przydałoby mi się coś ładnego na święta. No i jak zobaczyliśmy na manekinie ten właśnie oto czerwony garnitur, jak Max go zobaczył, mówi: słuchaj, nie, no ty po prostu musisz mieć taki czerwony garnitur. I ja mówię: dobra, okej, no to weźmiemy, przymierzymy. I na początek do przymierzalni wzięłam sobie XS-kę, czyli marynarkę i spodnie w tym samym rozmiarze. Co się okazało, marynarka XS była tutaj w ramionach, mimo tego, że ja jestem drobna, jeśli o to chodzi, tutaj w ramionach na mnie za ciasna, więc ona się tak trochę dziwnie układała. Rękawy były całkiem dobre, tutaj się dobrze opinała, ale tutaj w ramionach nie wyglądało to za dobrze. Więc poprosiłam Maxa, żeby przyniósł mi S-kę i taką właśnie w tym rozmiarze mam dzisiaj tą marynarkę i okazało się, że ta marynarka jest ok. Ona co prawda nie ma tutaj tych patek, nie ma tutaj takich właśnie tych zakładek, więc jest prosta, bardzo ładnie dopasowana i zapinana na sprzączkę. No i mówię: dobra, bierzemy S-kę, jeśli chodzi o marynarkę.
No ale później, słuchajcie, mierzę spodnie. No i mierzę sobie te XS-ki. I o ile w nogawkach wyglądało to całkiem ładnie, to ja, mimo tego, że jestem szczupła, jeszcze raz to podkreślam, a nawet bym powiedziała chuda, jeśli chodzi o górę, nie mogłam, słuchajcie, oddychać, jak się zapięłam. No bo spodnie okazały się spodniami z wysokim stanem i jeszcze dodatkowo z pasem. Już wam pokazuję, jak to wygląda. O, zobaczcie. Mamy tutaj spodnie, do których jest też właśnie taki szeroki, duży pas. Jak ja te spodnie zapięłam, to ja po prostu stwierdziłam, no tak, ja się chyba w nich uduszę. Więc mówię do Maxa, leć po eskę. No i przyniósł mi eskę, słuchajcie, mierzę eskę i o ile się okazało, że tutaj na górze wszystko jest już super i bardzo ładnie tutaj wszystko na górze leży, ten wysoki stan, mogę spokojnie oddychać, to tak zaczęłam patrzeć na siebie w lustrze, jeśli chodzi o dół i nogawki, i mówię do Massimo, wiesz co, coś mi tutaj nie pasuje, coś mi tutaj nie leży. I mówię, chyba oni jakoś dziwnie te spodnie uszyli. A Max się na mnie spojrzał i mówi, no co ty gadasz? Przecież te spodnie mają taki właśnie fason, mają taki krój. I rzucił nazwą, słuchajcie, której w tej chwili wam nie powtórzę, bo kompletnie nie pamiętam, jak nazywa się krój tych spodni. Ale ponieważ mój Max jest specjalistą, jeśli chodzi o garnitury i cała jego rodzina w tym biznesie siedzi, sprzedaż, szycie i tak dalej, to mówi, nie no słuchaj, przecież to jest typowy krój takich właśnie spodni, że one tutaj będą wysokie stanem z tym pasem i tutaj będą takie szersze w spodniach, one nie mogą absolutnie cię opinać, musi być widać ten kant, muszą być tutaj szersze. Zaczął mi to wszystko tłumaczyć, no i mnie przekonał. No i tak mnie przekonał, że stwierdziłam, dobra, no to bierzemy wszystko, cały ten garnitur w rozmiarze S i już w głowie mam 50 chyba, albo nawet więcej, słuchajcie, pomysłów na stylizację i zrobię dla was taki film, gdzie pokażę wam możliwości, które można stworzyć właśnie z takim garniturem, który może was też zainspirować do tego, żeby właśnie kupić sobie taki jeden garnitur, mieć go w swojej szafie, niekoniecznie w czerwonym odcieniu, ale może w jakimś innym i kombinować z nim na różne możliwości klasyczne, sportowe i nie tylko. Także taki film też tutaj pojawi się na moim kanale, ale powiem wam, że jestem zakochana w tym garniturze. Jak wrzuciłam zdjęcie w nim właśnie kiedy wybieraliśmy się na święta w niedzielę do moich rodziców, to w ogóle dostałam taką masę od was komentarzy na tym Instagramie, że w ogóle bomba, sztos, że jak ty w nim wyglądasz, że w ogóle co to jest, że ten kolor, że ty kompletnie powinnaś nosić czerwone rzeczy. No masa komplementów, za które bardzo wam dziękuję i powiem wam, że cieszę się, że kupiłam ten garnitur. Był jeszcze dostępny w odcieniu żółtym i też zastanawiałam się, czy sobie nie wziąć tego żółtego, bo też fajnie będzie wyglądał właśnie w takich letnich stylizacjach, ale ostatecznie postawiłam właśnie na ten. W marynarce oczywiście w ramionach są również poduszki, marynarka bardzo fajnie się układa, można nosić rozpiętą, zapiętą, spodni, do spodni też można kombinować. Zwróćcie uwagę, że ja już wam o tym wspominałam, ja mam 1,72 cm wzrostu, więc te spodnie też nie są na mnie ani za długie, ani za krótkie, no i właśnie układając się w taki specyficzny sposób, ja się śmieję, że trochę wyglądam jak Al Capone. Gdybym miała ten garnitur w biało-czarne paski i jeszcze kapelusz, to już w ogóle wyglądałabym jak Al Capone. No ale Max jest zachwycony, uwielbia mnie w tym garniturze, także już nie mogę się doczekać, kiedy będę go wiosną nosić. Rozgadałam się jak zwykle, ale chciałam wam właśnie pokazać te wszystkie rzeczy, które ostatnio pojawiły się jako nowości w mojej szafie. Myślę, że to tak na przełomie ostatnich 2 miesięcy. Mam w planach nowe rzeczy, które chciałabym kupić sobie, ale już na ten okres taki ciepły, wiosenny, więc no nie wiem, kiedy pojawi się następny haul. Na pewno nie szybko, bo plany są, a zobaczymy, jak będzie z ich realizacją. Dajcie znać w komentarzach, czy coś z tych moich rzeczy wam się spodobało, czy coś przypadło wam do gustu, a może macie w swojej szafie na przykład jakiś garnitur, jakąś marynarkę, albo co wy sobie kupiłyście w ostatnim czasie, co bardzo wam się podoba i już nie możecie się doczekać, kiedy będziecie mogły to nosić właśnie w takich cieplejszych dniach. A ja tymczasem bardzo wam dziękuję za uwagę. Linki do rzeczy, o których dzisiaj wspominałam, postaram się wszystkie znaleźć i wrzucić wam do opisu do dzisiejszego filmu. No i oczywiście widzimy się w kolejnej publikacji. Trzymajcie się cieplutko. Buziaki, pa! Thank you.